Cześć ludziska, dzień dobry, no Janusz z tej strony, witam was gorąco i zapraszam na kolejny odcinek z Bannerlorda. Plany się troszeczkę zmieniły odnośnie tego, co będziemy teraz robić, ponieważ docelowo miałem udać się do siebie na północny wschód, po to by się lepiej do tej wojny w celu utworzenia własnego państwa przygotować, ale no tak się składa, że o czymś zapomniałem. Żeby mieć królestwo, ja potrzebuję mieć czwarty poziom klanu. Dlatego, żeby uzyskać czwarty poziom klanu, rzecz jasna, muszę uzyskać więcej sławy, a sławę tą zyskam w bitwach. W bitwach, dlatego idziemy się troszeczkę ponaparzać. Najwięcej z tego, co widziałem, zdobywa się tej sławy w bitwach po prostu 1 na 1. Z tego idzie naprawdę dużo. No i nasza prędkość jest fajna. Co nas spowalnia? Spowalnia nas to, że nasz ładunek jakimś cudem nie przewyższa pojemności, więc nie wiem, czy to nas spowalnia, ale okej. No i postaram się złapać tego oto pacjenta. No panie pacjencie, chodź i mam cię. To jest w ogóle ona. A myślę, że to jest gościa, to jest gościuwa. Dobrze, atakujemy. Cały odcinek planuję toczyć bitwy. Za taką jedną bitwę myślę, że tego wpływu będzie z 20 punktów. Zobaczymy, chciałbym tyle tego wbić. I to jest bitwa na moście, o kurde. Lubię bitwy na moście, bardzo lubię. Dobrze, moja jazda, mnie się lekko cofnie. Mam 13 konnych swoją drogą, to jest ładna ilość. No i wróg, co robi? Wróg stoi tutaj, więc fajnie byłoby teraz przygotować się łucznikami o gdzieś tak. I wrogów po prostu rozbić, jak będą chcieli tutaj podejść, bo ja na pewno moją intencją będzie no, na 100% sprowokowanie ich, by ci do mnie podeszli. Piota ma być lekko z tyłu i jazda za mną. Dobra panowie, ruszamy. Wszyscy niech pojadą mostem kulturalnie. Pytanie, czy pojadą mostem, czy nie? Ja myślę, że jednak część z nich uda się wodą, tak? Chociaż może nie. Oho, ten się pakuje ładnie na most, a oni tak jakby tak czekali w kolejce. Nie, oni zjeżdżają na wodę. Dobra, no to celem jest wysnać. O, on ma dużo jazdy. Oj, to nie, to zmiana planów. Panowie, wszyscy za mną. Nie da rady. Myślałem, że jest troszeczkę słabszy, ale to jest jednak Wlandia i tej konnicy ma dużo, no to musimy do niego podejść, no i go wystrzelać, bo wróg ma tych swoich strzelców tylko 12, bardzo mało, bardzo niewielka ilość, dlatego, no co, to jest też wioska, oj, nie lubię takich bitew we wioskach, bardzo nie lubię, ale w sumie to są wąskie uliczki, w wąskich uliczkach teoretycznie jak wróg ma mniejszą ilość jednostek, a my mamy szeroką liczebną, no to on to może wykorzystać, bo tutaj no nie będzie robił różnicy to, ile mamy ludzi, no ale cóż. Dobra, teraz tak, moja jazda sobie stoi tutaj, a ja osobiście pojadę troszeczkę wysnajpić wrogich kawalerzystów. Jakby się udało, byłoby fantastycznie. Chociaż tak wiecie, z pięciu z każdej flanki i byśmy już byli w stanie to w miarę... O kurwa, dobra, zmiana planu, ludziska. Nie. Oni są gumiani, ale wciąż to jest kawaleria, która mocnym uderzeniem włóczki może nas, no jak widać, bardzo drastycznie poobijać. Dobra, dawaj tędy. Skaczemy. Okej, i łucznicy idą pierwsi. Oj, to niedobrze. Panowie, cofnijcie się teraz lekko. Niech piechota was wyprzedzi, bo ta jazda teraz tutaj jest groźna. I chciałbym obecnie ich... nie wiem właśnie, jak to się rozkaz do strzelania. Tylko żeby nie szarżowali, tylko żeby strzelali. Nie mam pojęcia. Może po prostu... Pokaż mi to. Może właśnie... Ma być szarży wtedy, jeśli nie mają zasięg, to strzelają? Nie wiem do końca tego. Nie mam bladego pojęcia, ale wiem tyle, że tutaj... Musimy wprowadzić do tej zagrody, do środka. Na pewno bym chciał łuczników dać tutaj. A piotę z tyłu, piotę gdzieś tutaj. Tylko łucznicy jeszcze troszeczkę inaczej się ustawcie. Gdzieś tak, powiedzmy, że... No, bo to nas to coś blokuje. Aj, dobra, tak się ustawmy, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Kawaleria niech stoi, myślę, że tutaj będzie kontrowała jazda, która na nas będzie się wbijała i już trwa ostrzał. Dobrze, panowie, strzelajcie, każdy strzela. Fajnie, ci łucznicy, co mają takie hełmy. O, takie niby jak Mongołowie. O, ładnie wyglądają. Dobra, no i co, leci ostrzał. Wróg ma swoich kuszników, ale ma ich dużo mniej. Tylko, no niestety, ten las nam tutaj bardzo uprzykrza życie. Nie wiem, czy nie wolałbym w Shidwallu ich tam po prostu zraszować powolutku. No, myślę, że możemy powoli podejść w takiej grubej formacji. A łuczników sobie wprowadzimy tutaj, bo tutaj ta jego jazda raczej się nie powinna wbić, więc bylibyśmy bezpieczni. Dlatego łucznicy wszyscy, tu podejdźcie. Piotr niech idzie do przodu natychmiast. A kawaleria, myślę, że mi ma towarzyszyć. I ja zrobię plecy naszym wrogom. Liczę, że Piotr jakoś sobie poradzi z jego kawalerią. Inaczej będzie nieciekawie. Ale moja jazda to już jest elita. Bo ja nie werbuję wiecie, sobie jednostek. Jeśli mam jakichś swoich kawalerzystów, to wiadomo, że to są oddziały elitarne. To nie są jakieś śmieszne jednostki, tylko naprawdę dobrzy, wprawieni wojownicy. Oj, tu już mamy ich w zasięgu. Pięknie, możemy sobie tak stać w takiej pozycji. Ładnie, drodzy państwo. Dobra, skajtował się. Cudownie. Teraz rzucam, żeby ich zrzucić z wierzchowców. O, jakimś cudem nie jest pod kolega. Ciekawe bardzo. Bardzo ciekawe.
Dobrze, ten już spadł na szczęście. Flery, dobrze, spadł też koleżka. Dawaj na pewno, nie, jednoręki nie chcę, wolę w rękę. Nasza pilota chyba niech szarżuje obecnie, bo tak, niech robi szarże. Wszyscy ich atakują, troszkę jeszcze wróg ma tej jazdy, ale mam coś tam włóczników i oni na spokojnie konturują jazdę wlandyjską. O, jak go posiekałem, fantastycznie. Dobra, walimy, 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 walimy. Brutalnie, no nikt nie ginie. To jest piękna armia. Oho, zginął, został ranny mój ziomeczek, mój zwiadowca. Dobrze, że nie zginął, bo oni mogą ginąć. Moje... Jak głowa poleciała pięknie! Towarzysze są w stanie umrzeć, tam opcję włączyłem, chyba zmniejszono to szanse, ale wciąż jest to jak najbardziej możliwe. Dobra, każdy niech ma atakować teraz brutalnie. Dorwijmy tych koniarzy nieszczęsnych i zatriumfujmy. Jeszcze takich bitew trochę musimy stoczyć. Fajnie byłoby spotkać taką armię, no, o liczebności porównywalnej do naszej. I żeby była mapa otwarta, żeby to była równina. To byłoby przyjemne. Zalotki, myślę, że zakonnik jakiś, kurczę. Mogliby wprowadzić taką frakcję unikatową, jakiś zakon na przykład. Ogólnie mechanika zakonów w Bannerlordzie. Co ty myślicie? Ja myślę, że takie coś mogłoby troszkę urozmaicić grę. Na przykład zakon asasynów, którzy by likwidowali generałów, to byłoby też przyjemne. Zakony do obrony jakichś miast i byłby niektóre miasta o takiej ważniejszej randze. Miasta typowo świątynne, miasta stołeczne, jakie byłyby strzeżone przez tychże zakonników. Boże, ile ten ma w ogóle strzał, kurczę. Ale to był generał w tarczy. Okej, okay, uciekaj sobie stąd szybciutko. Jeńców twoich wszystkich biorę, was awansujmy. Bardzo ładnie. I teraz róbmy może toporników, bo robimy jak na samych włóczników, a myślę, że warto skupić się troszeczkę na toporach, żeby nie było lipy. Dobra, konie teraz sobie zużyjemy do tego, żeby ich tam awansować. No i pięknie, bitwa wygrana. Możemy na pewno w pękan nok jeńców sprzedać, żeby nas oni nie spowalniali za bardzo. A więc sel, 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 sel. Złodziej krów, to jest, zobaczcie, zarządca. Okej, batański, ale no, no nie, takiego jeszcze na razie nie chcę. Na pewno nie chcę. Dobra, dawaj mi teraz rzeczy i troszeczkę poza kamerą powykowałem rzeczy. Mhm, kupiłem tam troszkę tych pudzio, no tak w miarę staram się ogarnąć temat, żeby nie było lipy. Czy my tu mamy może jakieś fajne znowu rzeczy? No jedzenia mam dużo, mogą mieć jeszcze więcej, ale tyle mi na pewno w zupełności wystarczy. Dobra, 1,5 miliona, zaraz zbijemy 2 miliony. Elegancko. I mamy punkt do wbicia. Dowolny punkt. Co by to było? Ja myślę, że to byłby urok do tworzenia państwa na rzecz dosłownie wskazana. Ty się zajmujesz kowalstwem. Okej, więc trzymaj sobie punkt tutaj. I w jedno ręce dam ci na przykład... No, wszyscy u nas mają tarczę, więc jak najbardziej... Chcę zmniejszyć karę za używanie tarcz. Dobra, ruszamy tutaj. Karawany atakować chyba nie będziemy. Nie ma sensu. Nie przyjrzałem się, ilu są tych wpływów, ale miałem około 400. No to tak paręnaście, nie za dużo. Niestety, więc musimy spotkać większą armię, żeby było tak, no, bardziej na równi. Jak będzie na równi, no to będzie lepiej. I wojna z podniebnym cesarstwem. Czy wy to widzieliście, co ja właśnie widziałem, drodzy państwo? Ja widziałem chyba cesarza. Przepraszam, króla. To nie jest cesarz, to jest król. Pokaż mi to. To jest król. Stój, stój i koleżko serdeczny, masz armię. O, ja pizgam. Dobrą masz armię, to jest elita ludziska. Ale ucieka do mnie, więc ja muszę być do niego jeszcze mocniejszy. Tak, kurde, Stranger. Kolego, jestem potężnym Noyan Rockiem. I wróg ma przewagę. Ojojoj, no to będę musiał to na pewno ogarnąć, bo też widziałem, że ma dużo swoich kuszników, strzelców, więc to będzie ciężka bitwa. Tutaj będzie trzeba się skupić, ale sądzę, że damy radę. Ja, wiecie, mogę zabić tam łącznie z 20-30, więc nadrobię to. A jak już lekko nadrobię, to będzie dobrze. A teraz tak, panowie, was dam. Z czym ty się zajmujesz, kolego? Ty mógłbyś być na przykład, nie wiem, czempionem jedynie, takim o. No i idę na zwiad. Zobaczmy, co się dzieje. Wróg ma po 11 konnych na każdej flance. W pierwszym celu, jakbyśmy... W pierwszym etapie bitwy, jakbyśmy wybili jego strzelców, jego jeźdźców, to byłoby o wiele łatwiej. Dobra, teraz zajmiemy pozycję na rzece. Tutaj możemy sobie dać naszych łuczników pięknych, żeby troszeczkę wrogów tam poobijali tych, którzy będą chcieli przekroczyć ową rzekę. No i chyba chce przekroczyć koleżka. No dobra. No to panowie strzelcy, poproszę luźny szyk i poproszę was wszystkich wrzucić gdzieś, na przykład tutaj. Okej, okay, piota moja cała ma być z tyłu, w takiej formacji. Jazdę dajmy na flanki. No i niech już jazda robi co chce. Ja też postaram się tych kolesi, którzy obecnie ugrzęźli w rzece, trochę tam podziabać. O, widzę, że to jest bardzo głęboka rzeka. Oni wręcz się tam topią. Sami zobaczcie. No a chodź. Dobrze, dostał. To jest rycerz ze standardem, elitarny. To jest maksymalnie dobra jednostka. Każdy taki zabity, to jest kilku naszych żywych, co najmniej. Jak mogę drasnąć tego konia? Może grzywem utrafiłem niechcący. Dobra, konik też dostał, też jest to ważne. Żeby trafiać wierzchowce wroga.
Mhm, i pana chorążego też fajnie byłoby skasować. Jest, dobrze! Dobrze! Ała, bolesny cios. Wziął buławę, to jest dobre do przebiegania pancerza. No i oberwał za 78, ładny naprawdę hit. Udało się dziabnąć. Dobra, chodź kolego, chodź, 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 muszę cię dobić na pewno. Dobra. Do! Blisko był, ale za wolny zamach niestety. No kurczę, niebezpiecznie się zrobiło. No, żeby chociaż ubić tego rannego gościa, byłoby naprawdę fajnie. Chodź ty chamie. Staram się trzymać zasięg tak, żeby jego włócznie mi nie dosięgły i już ostro się rozpoczął. Spoko. To teraz tych, którzy rzekę przekroczyli, możemy sobie ładnie tutaj dobić. A mądrze zrobił i... Chodź kolego. Za szybki zamach niestety, ale właśnie został otoczony pajacyk. Dobra, bitwa w rzece. Kawaleria spotkała się w rzece, która nas skrywa głębiny tutaj niedaleko stąd. A w te głębiny już wróg wpadł, więc on jest od ich świadom. Nasi ludzie jeszcze tego nie wiedzą. Dowódca Noyanrog nie przekazał tego. Chodź kolego, no chodź rzesz. Dobra, teraz ci zniszczę tą twoją tarczę. Chamie jeden, dwa uderzenia właśnie i będzie bez tarczy. No i czempion nie żyje. Nawet stracił chyba kończynę jakąś. Ładnie. I obecnie... No nikt u nas nie zginął. Jest ładnie. Chodź tutaj. Chodź, chodź, chodź. Musimy tak tutaj potrachardować. I ja zaszarżuję na wrogą formację. Nie wiem jaką, ale no chyba na wrogą ja zaszarżuję moja konnica. Liczę, że się będzie mądrze tutaj zachowała. Mam głęboką nadzieję, że tak będzie. Dobra, dostał. Dostał i leży. Dobrze. A, konik. Myślę, że on oberwał. Dobra, teraz on oberwał. Jaki w ogóle odgłos. Ui! I kusznicy na razie we mnie nie walą. Czyli co, jedna flanka bardzo rozbita. Moi strzelcy no nie mają za bardzo zasięgu. Dobrze, trafiłem. No ale jest niesympatycznie obecnie. To nie wiem, czy nie jest dowódca. Makronę. Makronę, dobra, jego trzeba ubić. Chodź tu, chamie. Chodź tu. Chodź tu. Jeden mocny cios i może być po nim. Jakbym mu też tarczę zniszczył, byłoby pięknie. A wtedy byłby o wiele łatwiejszym celem dla nas. Ała! Oj, król ma królewskie uderzenie. Uciekamy stąd blisko, uciekamy stąd koniecznie. Dobra, zabijamy się, bo zaraz dostanę bełtem i będzie po mnie. Nie! Kurde, chowaj się, Noyanie, chowaj się, wielki Noyanie. Teraz moi strzelcy, zejdźcie niżej. Pierota mi się, że się może schować tutaj za wzgórze, będzie robił takiego trapa pseudo. Zróbmy coś takiego. Dobra, się chowam. Jestem dosłownie na strzała. No już chciał pokonać króla, ale królewskie uderzenie było za mocne. No i co, strzelcy? Walczcie sobie, zejdę z wierzchowca, bo ten już mi się na razie nie przyda. Wolę dowodzić, będąc spieszony, będzie troszkę łatwiej przetrwać. I idę z moim piechotą tutaj, o! Jazdę ich tam broni flank, doskonale. Zobaczcie, bo teraz są odporne na ostro całkowicie, widzicie? Te piechota teraz nie oberwie, ani trochę. A moi kolesie naparzają, no i może ich tam lepiej zniszczymy, bo podejście tam byłoby niebezpieczne. W ogóle jego strzelcy jakby nie strzelali, nie wiem czemu. Są ustawieni w formacji... Nie wiem, wróg ustawił trzeci, że pomylił mi się chyba formację, bo dał swoją piechotę w luźną formację, a strzelców w Shield Walla, żeby to widzicie? Co jest? Ej, to jest bug chyba. Zawsze powinno być na odwrót, zawsze strzelcy byli w luźnej formacji, a piechota w Shield Wallu, a to jednak, no, zupełnie na odwrót, zupełnie na odwrót. No dobra. No, coś leci. Okej, okay, oszczep. To co możemy tutaj spróbować podejść lekko, co by na to. Dobra, wy minimalnie o tutaj podejdźcie w ten sposób. I strzelcy teraz niech się ustawią gdzieś na przykład. Ostrożnie, no ja nie przetrwaj, to jest niebezpieczne teraz co robisz. Chociaż to jest niebezpieczne. Ale spróbuję ich tak zbejtować, potem ich wycofam i ruszę piechotę, żeby on z tego wzgórza zszedł. Muszę go sprowokować, chcę to zrobić na pewno. Dobrze, dobrze. Stoicie panowie. Jego jazda może chcieć się w nas wbić, ale nasza konica naszych ludzi ubezpiecza. I teraz faktycznie... Co, jazda leci, ale nasi ogarniają temat. Dobra, i strzelamy sobie, ładnie, ładnie, panowie, róbcie tak dalej. Czekam na to, aż wróg się skajtuje, wtedy od razu naszych ludzi wycofam. I dam rozkaz piechocie do atakowania. On się tak wyłonią, sprytnie. Oj, ale nie jest to zbyt obecnie dla mnie chyba korzystne, bo obrywam troszeczkę. To co, atak w formacji? Dobra, bo chyba... Dobra, panowie, idziemy. To nie ma co, wyłaniamy się. Naprawdę nie ma co. Ale się bardzo rozciągnijcie, dobrze? Zróbcie taki numer, żeby było fajnie. I biegniemy. No, Haman do przodu. Let's go. Let's go. Konnica jakby była w stanie zaszarżować strzelców. I druga jazda też. Byłbym zadowolony, żeby właśnie obrazić sobie za cel jego puszników. No i biegniemy, biegniemy. Ja też lekko podejdę bliżej. Mam troszkę moich konnych obrywało niestety, ale właśnie piechota dominuje. O Boże! Jacy ci włóczycy są mocni, jak oni dominują. Zobaczcie sami. Naprawdę. A ci kurznicy trolują. Jakby oni teraz zaczęli strzelać, to byśmy bardzo brwali. A oni są przez to, że są w formacji, no to no, nic tam nie robią. No, zlogował się AI, niewątpliwie. To powinno zupełnie inaczej wyglądać, zupełnie.
o 180 stopni inaczej powinno się to prezentować. No to proszę, taka sytuacja. Dobra, dawaj taki myk. Dawaj, naparzaj. Dobrze. Jeszcze jazda od pleców teraz nas wspiera tutaj pięknie. No i no troszkę zginęło moich ludzi. No powiem, że 19 poległych to są straty bolesne. Ale no, grudze bitwy wygramy. O, chodź tu chamie, chodź tu kurde. Chodź kolego. Dobra, dawaj toporek, może go zrzucę z kunia. Chodź. Da, blisko było, ale za daleko. Dobrze, zostawię swojego ziomeczka. Chodź tu chamie, dobrze, spadł. Jeszcze, panowie, bijcie go teraz razem. Dorwać dziada jednego. Dobrze, dźgnęli chama. No i 13 oponentów zostało. Wygraliśmy król, wroga został obecnie przeze mnie schwytany. Moglibyśmy nawet go zabić, ale nie chcę. Nie ma co. No i ta jazda, mocna. O, jazda wroga naprawdę wlandyjska jest niebezpieczna. To jest to. Dobra, ten gość uwięziony. Mamy 12 ziomeczków, z czego 10 konnych i dwóch, nie wiem jakich. Dobra, kolejny oponent dorwany. A król wroga żyje, Dertert. Dertert żyje wciąż. O, ja bym go chciał osobiście pokonać. On jest, no zranił mnie mocno. Teraz wziąłbym chętnie walkę jeden na jeden o całą bitwę. Będę przyjął, że jeśli on to wygra, to po jednego dokazałbym swoim ludziom się wycofać. Ale mógłbym się na to zgodzić, bo mam mało HP, ale oczywiście bym tego nie przegrał. Oczywiście mój topór sprawiedliwości by go dosięgnął. Tak jest. No kurde, ładnie się obronił. Dobrze, jest teraz w wodzie, panowie, to jest dla was moment. Dobrze, dostał, ale przeżył. Ale jest ranny na szczęście. No, jednego koniarza nasz łucznik ustrzelił, fantastycznie. No i co, zrobił się nawrót? Chyba się rozpędza machinę kolega. Dawaj, łapcie dziada. Znaczy już go łapię, tam jest dwóch ziomali, ale uciekają od nas. Moja konnica w ogóle żyje? Żyje wciąż. No to nie wiem, co mu ich nie dorwie. Ja jestem szybka. Ma tą samą prędkość co oni. Powinna sobie tam nawet z wrogiem jako taka poradzić. Dobra, Derter padł. Wódz wroga poległ, czyli możemy oficjalnie zatriumfować. O, jak ładnie podniósł topór. O, mądre zachowanie kolego, bardzo mądre. Tu jest toporków leży. Była krwawa bitka, jak podeszliśmy pod to miejsce. Zobaczcie, o kurde. Chodź tu chamie. Aj, odjechał. Niestety. No, to gonienie tej jazdy jest ciężkie. Gdybyśmy grali kuzajtami i dysponowalibyśmy konnymi łucznikami, to byłoby wiele łatwiej. Bo wtedy te konne łuki by ich tak tropiły, bez problemu. Tropili. Znaczy konne łuki to tropiły. Tak, konni łucznicy tropili. Tak o. Fajne w ogóle wzniesienie. Tutaj byłoby sobie dowodzić taką bitwę, co by się działa obok rzeki. Bym wszystko widział ładnie. No, to było piękne. No panowie, no błagam, szybciej, kurde, zaraz się wyrąbię, żeby tylko to przyspieszyć. Panowie, no dorwij tego chama, rzesz. Dobrze, kolejny padł, mam 4 gości. Może się wycofają. Oni mogą być niezłomni, bo to jest elita, ale no, liczę, że jednak coś się wydarzy i mój konny poległ. Niestety. To jak biegnie, gościcie, ty idziesz, kolego. Co ty robisz, chłopie? Co to ma być? A tu jest gościu, oj. I to było dużo z przesiadu. Chodź, no ale nie zabił na szczęście naszych ludzi. Cholipka. No już mógłby się poddać, co nie? No przegrywać też trzeba umieć, cholipka, jasna. Trzeba oddać innym, jak się już przegrało, a nie tam walczysz. O, do końca. Nie ma co, trzeba znać umiar. Rozumiem, nie poddawanie się nawet bez przesady. No tutaj szansy powodzenia nie ma. Powinien się albo wycofać, albo poddać. A tak będziesz, kurde, uciekał. Zabierał mi czas. Na szczęście czas kampanii jest teraz spauzowany, więc... O! Kurwica jasna. Miałem nadzieję, że to się nie wydarzy. No, przyspieszamy to. Zemścicie się, moi ludzie, ze swojego dowódcę. Zemścicie się, w ogóle ta woda, jak to wygląda. Może ci konie są wciąż mocne, naprawdę. Ale myślałem, że uda mi się jako pierwszy go trafić toporkiem. Kolego, uciekaj stąd, stwu. Mamy dużo jeńców fajnych. Was nie bierzemy. Teraz ulepszmy oczywiście konnicę na elitę. Zrób mi troszkę toporników. Troszkę bym chciał mieć tych gości. Dobre, potrzebuję aż 24 wierzchowce, żeby sobie teraz, no, armię lepiej ulepszyć. Mam teraz 4 konie, nie, ich nie mogę na to wykorzystać. Do tego, chciałem powiedzieć. No to cofnijmy się do Pencan Nog. Musimy się troszkę zregenerować. Jeńców na pewno sprzedać. Itemy, łupy nasze zhandlować. Uuu, widzę, że... Co jest? Nie no, kurwica! Chłop chyba wziął z zamku oddziały, co nie? No dopiero tego pokonałem. No musiał wziąć z zamku, bo ma tyle jazdy. Albo miał jakieś parę wiosek, gdzie było po 30 żołnierzy. Mogło tak być, teoretycznie. Mogło.
No, nawet on, no, praktycznie możemy powiedzieć, że ja się bym wolniej zregenerował, niż on wszystko ogarnął. I dwa punkty wbiłem w zbójectwie, ciekawie. Dobrze, teraz przynajmniej teraz wszystko, czego tutaj na pewno nie potrzebuję. Sel, oczywiście. Konie, rumaki, to jest wierzchowiec szlachty, ciebie oczywiście zostawiamy. Nie wiem teraz, jakiego konia potrzebuję, żeby ulepszyć innych ziomeczków, co jest wymagane. Nie mam do tego pojęcia, niestety. I no, jego na to za bardzo nie stać. Kup mi, kurde, rzeczy, co? Wtedy się będzie stać na pewno. Rybki kupmy, troszkę tego zboża i może troszkę lepszych, elitarnych koni sobie zakupmy. Fantastycznie. Dobrze, misja ogarnięta. Półtora bańki mamy. Mógłbym teraz udać się troszeczkę po żołnierzy na północ, żeby sobie armię uzupełnić. A ciebie nawet bym wziął na automacie. W sumie chyba go dorwę, co? Chociaż on jest spieszony, ale myślę, że go na spokojnie powinienem złapać. Dobrze, kolego, chodź. Oczywiście na automacie zobaczymy, jaki będzie wynik. I wynik jest nie najgorszy. Całkiem bolesny, ale nie najgorszy mimo wszystko. Was stąd zbieramy. Łupy oczywiście gromadzimy. No i musimy ogarnąć sobie więcej miejsca, bo z tym jest problem. Dobrze. Ile teraz mam punktów? Za tą bitwę dostałem. No to już zobaczcie, tych punktów jest dużo, więc... Sporo! Szybko się to uda wygenerować. Naprawdę nie będziemy długo czekali na to wszystko. Jeszcze teraz jest wojna z cesarstwem, ale wolę chyba się bić... Nie, chyba wolę się bić z cesarstwem. Oni będą mniej wspomnieli tą jazdą niż często, z którą naprawdę mi się mega ciężko walczy. Oj, nie lubię z tą jazdą jakkolwiek się konfrontować. Bardzo nie lubię. Dobra, idziemy do oczywiście handlarza i na pewno sprzedamy wszystkie te gówniane przedmioty. Potem dopiero nasze miecze sprzedamy. Najpierw te wszelakie mieczyki. Tutaj takie o. Dobra, teraz to możemy sobie sprzedać i to na razie tyle. Konie elitarne zaczynam skupować sobie powolutku. Dobra, teraz weźmy coś takiego, żeby wspierać lokalny biznes, niech będzie. I na pewno werbujemy, ale nie tych, lepszych, ich nie chcę. A ci lepsi byli na wschodzie dostępni. No to ruszamy teraz na wschód szybciutko. A sobie zwróbować troszeczkę wojaków. I dalej to będziemy się pojedynkowali. Wiecie, nie chcemy wciąż wbijać sobie tego handla na wyższy poziom, bo mógłbym to zrobić. Mam teraz handel na poziomie jakim? Na poziomie takim, dlatego że nie mam wbitych punktów. Nie, w tej kampanii nie chcę wbijać tego perka, jaki mi daje tak naprawdę za każdy warsztat jeden punkt, punkt wpływów. Uważam, że to jest przegięte mocno. Punkt sławy, nie wpływów. No serio. W ogóle zobaczmy, że mi się konwertuje moja... osada, bo mi się wydaje, że chyba tam, kurczę, coś jest nie tak i coś się chyba nie konwertuje, nie jestem pewny. Zaraz sobie zobaczymy dokładnie. Dobra, nawet tych waregów elitarnych werbujemy sobie na kawalerię. I czy mogę teraz awansować swoją jazdę? Mogę, zobacz to, kurde. Dobrze, na drużynników, pięknie. I teraz konnicy mamy więcej, oj, więcej. Dobrze, krosarze, ich już olejmy, nie ma co na nich tracić czasu. Chociaż w sumie są już tak pod nosem, możemy ich niby tutaj dziabnąć, bo to jest, wiecie, jedno kliknięcie, automat od razu. I nie, kolego, oczywiście, że tobie nie ufam. Dobijamy, ciach, bierzemy taki numer, rzeczy myślę, że nie biorę, itemów też nie biorę, bo jak to odrzucę, to wiecie, expo dostanę moi żołnierze. Więc zróbmy w ten sposób. Tutaj nikogo fajnego niestety nie ma, mamy kolejną grupę krosarzy. Olejmy ich, okej. Teraz tak, tutaj, w tym mieście, co możemy zrobić? W tym mieście mam 50 koła, tyle obecnie posiada pieniążków lokalny burżuj. I tenże lokalny burżuj, no wiesz, to do mnie te rzeczy, albo nie, inaczej, cofnij mi to. Zróbmy sobie taki myk, że ja ci po prostu sprzedam bronię, a te pancerze wszystkie wyrzucę. Bo jak je wyrzucę, to moi żołnierze otrzymają to doświadczenie. Zobacz to, kurde, no. Oj, tak. Dobrze, idziemy do Takoru. Takor? Mogę żonę przydałoby się znaleźć, co? Ej, to bo ja w ogóle o żonie nie myślałem. Weźmy sobie encyklopedię od Palmy. Chyba, że żonę znajdziemy, jak już założę państwo, bo teraz może nikt nie chcieć dać żony. Chociaż jakbym miał kobietę, to wtedy miałbym, wiecie, kolejny powód do legitymizacji swojej władzy. Gdybym miał dziecko, to byłby jeszcze lepszy powód. Więc kobietę, oczywiście z mojej kultury pięknej musi być, ma być poznana, żyje i ma być w stosie wolny. Jest tylko jedna taka babeczka. Aha. Okej. Okay. No to nie za dobrze chyba, co? To możemy jednak to odhaczyć, nie musi być z naszej frakcji. Arenuda to jest ona. O, ta w sumie taka całkiem sympatyczna, fajne ma statystyki. Możemy ją niby starać się ją ogarnąć. Albo Mongołkę. O, tak, Czagun. Chcę Czagun oficjalnie. Dobrze, i kracji nie ruszamy. Ciebie nie ruszamy. Dawaj Mongołkę, gdzie jest Mongołka? W Husnufulk, na pustyni. Ja pizgam, to jest ciekawa drogi stąd. Ale myślę, że po żonę możemy tam się udać, co wy na to. Ruszamy. Nie, to nie jest na pustyni, to jest przy pustyni. No to podróż, tak, trzeba zrobić podróż. Jest to idealny moment na podróż, wiem, że mam bitwa, ale, wojna, ale...
Warto mieć żonkę. Warto jak najbardziej. Dobrze, ruszmy tam, wiecie, z armią, z bogactwem całym, tak żeby ją zdobyć łatwiutko. A okej, okay. Wyciężenie też możemy dać później armii, żeby ona nią dowodziła. Możemy ją okraść, jeśli ma fajne itemy. No, czego robić nie będę, bo to jest nie na miejscu absolutnie. A to jest ten gorszy konny. To tego nie chcę. Nie, chcę jedynie jazdę szlachecką. Tak, nie ma sensu robić tej gorszej. Absolutnie nie ma sensu. Zamek w Władynie, Władywie. Jak to w ogóle brzmi, Władywo? Jak tam ma się sytuacja tutaj? Ma się tak, że jesteśmy wciąż silni. Jak tam mają się Kuzajci. Oni obecnie, no też są, no są słabi cały czas jak byli. O, tak. Dawaj coś takiego, dobrze. Piękna wioska. Wcześniej ją olałem, a to proszę. Są fajne rzeczy. Naprawdę mamy ładne przedmioty tutaj. No to żadnej nie będzie łatwo się z nią, wiecie, ograniczać tematu. Będzie trzeba najpierw, no chyba do niej zagadać, ją tam poderwać. Nie pamiętam jaka była kolejność, czy najpierw zagadam z jej ojcem, czy z nią? Chyba z nią najpierw. No chyba z nią, musimy zagadać, potem z ojcem. A potem on powie, że musimy ją przekonać. Coś takiego jakoś powinno być. Taka chyba jest kolej rzeczy tutaj. I czemu ten zamek się nie ogarnia? Czemu mogę to, nie wiem, sprawdzić? View Culture Report. Okej, okay. Pokaż mi oczywiście Castle. Uriskala. Aha, robi się, tylko powoli. Nie, coś wcześniej się nie robił. Nie wiem dlaczego. Może kwestia braku zarządcy? Nie wiem, ale wiem, że już się na szczęście ogarnia. Nawet łucznika, nawet znowu łucznika. Fantastycznie, idziemy do miasta sprzedać przedmioty. To mi stale normalnie. No i chyba jak upoluję jakiegoś po prostu dobrego dowódcę, no to jego dowerbuję. Potrzebuję teraz mieć dowódców. O, ile lutersów! Kurde! Ładnie, bardzo ładnie. Dobra, was jeńców nie bierzemy. Wypad, itemów nie bierzemy, żeby to było doświadczenie. Czy już moje przedmioty, moje zbroje wyrzuciłem, czy nie? Wyrzuciłem, dobrze. Bukicz, zaraz skontrolujemy, jak tam budowa postępuje obecnie w naszych włościach. Mam nadzieję, że dobrze postępuje, że kasy tam im nie brakuje jeszcze. Chociaż możemy już kolejne sumy wrzucić. I tutaj, na spokojnie. Dobra, warsztat się zaraz zrobi, no to ja na samej kolejności chcę ogarnąć teraz miasto. Na pewno. Miasto, po mieście myślę, że możemy zrobić sobie naprawę murów, więc warsztat leżniczy. Taka jest tutaj kolejność. Zamek Dinar, co tutaj teraz zrobimy. Zamek Dinar, ogarnia się poborca, potem się robi coś takiego dziwnego. Chciałbym w sumie sobie zrobić na pewno by. Może warsztat, a może takie coś sobie zróbmy, co? Niech będzie, tak, niech będzie. I tu nie ma zarządcy, okej. Okay. Swoją drogą, tutaj mamy obecnie tempo rozwoju wsi, czyli jest dobrze jak najbardziej. Jest jak najbardziej wskazana sytuacja. Dobrze, dałem mi teraz elitarnych wojowników. Możemy sobie tych najlepszych teraz schować do zamków, co wy na to? Myślę, że możemy śmiało takie coś zrobić. Garnizon. No i na pewno tak. Od najlepszych, odstaw mi oczywiście tych panów, odstaw mi Immortala. Tego odstaw. I ja sobie teraz wezmę na pewno tych gównianych, prawda, ziomeczków. Tych cesarskich to zostawię, oni i tak pewnie padną wskutek obrony osady. Wdranowariów bierzemy na pewno do siebie. W ogóle weźmy tych wszystkich kolesi. Do ekipy na spokojnie, włócznika też bierzemy, bo to jest ten taki zwykły. No i armia w miarę tam ogarnięta. Dobrze. Jeszcze zobaczmy, jaki to jest edykt w ogóle, bo tam był rozwój wsi. Tutaj może jest, nie jak z tą wiernością, to jest najważniejsze. Taki, no i teraz tam będzie spadało. Tutaj to nam z kolei, poczekaj, w ogóle wierność. No to nie pokazuje, żeby w ogóle rosło. Wierność teraz tam spada, gdybym zrobił taki myk. Chwileczkę odczekał, wróci z powrotem tutaj, to wierność będzie tak samo spadała. No to wolę na razie pójść pod rozwój. I zamek w Kajsar. Ten na pewno skontrolujmy sobie obecnie. Koniecznie. Dobrze, zamek tutaj. I tutaj tworzą się mury i się tworzą, no troszkę to potrwale, no cóż, jest jak jest. W następnej kolejności chciałbym mieć warsztat, koniecznie. A mogę w ogóle zrobić to w pierwszej kolejności? Będzie szybciej, a potem mur, który się do połowy zrobił. Dobrze, warsztat jest ważniejszy, dużo ważniejszy jest, naprawdę. Dobra, czyli to się ładnie robi. Ruszamy do... W ogóle to jest kryjówek, ty, na stepie. Będzie trzeba je poczyścić. Oj, będzie trzeba. Tym się zajmiemy na pewno później. Dobrze, handel. To mi sprzedaj wszystko. To mi teraz ogarni. Możemy sobie chwileczkę coś tam powykuwać. I mamy, zobaczcie, ktoś ma awans. I ten awans ma mój gościu w atletyce. Trzymaj sobie kolego szybsze bieganie, żeby nie było lipy. Dawno nie wykuwaliśmy, co? Możemy coś tam, kurczę, sobie skraftować chyba. Niech będzie. Dawaj mi tam parę mieczy, zrób na zaś, żeby były. Żeby było co sprzedawać oczywiście.
Ciach, ciach, ciach. No już na tych mieczach wolniej leci exp, tak co dwa wykute mamy poziom. A co dwa, no chociaż w sumie wciąż leci dobrze, ale wolniej. No i prosto do Husny Fulk, czy ona dalej tam się znajduje? Nasza żona, Shibal Żumr, czyli się kręci po pustyni, a więc jest na dole. Dobra, to są chyba jej włości lokalne, no to idziemy. Idziemy, zahaczmy sobie o Makebę, będziemy przemieszczali się tym dolnym szlakiem. Wzdłuż z tego zbiornika wodnego. Możemy stepę na razie ominąć, żeby nie było. No i na pewno dobrze byłoby też ogarnąć werbunek większej ilości elitarnych kuni. Co wy na to? Dawaj, kurde, takie kunie. Rumaki, stepowe konie, takie. Tego nie bierzemy. Oczywiście scelamy ci teraz coś takiego. I ulepszymy naszych jeźdźców. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Znakomicie, znakomicie. Nikogo tu fajnego nie ma. A, no to olewamy Makebę. Ruszamy do Chaikandu. Zaraz 2 miliony będą. Oho, i zrobi się warsztat w Uriskali. Pięknie. Bardzo mnie to cieszy. Ja myślę, że może poza kamerą troszkę tych bitw potoczę sobie, żeby wbić więcej tych punktów. Żeby, no, szybciej to minęło. I... no nie wiem w sumie, czy chcemy ogarniać... Nie, ja już szukam teraz dowódców. Koniecznie szukam dowódców. Dobrze, Chaikand. Chaikandzik. Piękny Chaikandzik, sympatyczny. Macie tu w Chaikandzie fajne konie? Macie. Ale karachańskie są strasznie drogie. To nie, to tych może nie. Te może sobie kupmy takie lekko tańsze. Po taniości. Troszkę trzeba przeoszczędzić oczywiście. A następnie... przez wrogie ziemię się przemieszczamy, to możemy teraz zmienić trasę, udając się na step. I tu w ogóle możemy jakąś bitwę po prostu stoczyć, tak żeby wiecie, odcinek fajnie podsumować, co wy na to? Myślę, że byłoby to bardzo fajne, żeby kogoś tutaj złapać, jakąś większą armię, typu nie 30, tylko więcej, bo tych 30 możemy na automacie tam klepać na spokojnie. Ale wiecie, po drodze jak już ich widzę, to możemy ich łapać, zawsze za to też wbiję punkty w uroku. Oho, i tam widziałem od dołu coś szło niebezpiecznego. Dobrze, dawaj automat, straty nieduże, ciebie wypuszczam, jeńców nie biorę, bo teraz mnie za bardzo spowolnią, itemy zgarniamy i tutaj idzie coś takiego, no dobrze, i okej, cofnijmy się lekko, bo, dobra, teraz tu wkroczmy, tego Duke Soboisa bym złapał sobie, tylko musimy uważać, bo to jest, zobaczcie, obok miasto, i oni tu się mogą wynurzyć naprawdę szybko i naprawdę niebezpiecznie. Dobra, wiecie co, po kolei, ten jest teraz, myślę, że... sobie sytuacja, ale uciekł do zamku. Niedobrze. Dobrze, bardzo niedobrze. Turiados. O, panie Turiadosie. Nie uciekniesz do osady. Oj, mam cię, kolego. Chyba cię mam, co? Chyba cię mam. Mam cię, dobrze. I ciebie napadniemy sobie normalnie. Tak jest. Chodź tu, dam ci nauczkę. Nieszczęśniku jeden. Fajnie, że mamy wojnę z tym cesarstwem, bo teraz idąc po żonę przy okazji możemy sobie te bitki rozegrać. Co nie? I fajna, zobaczcie, mapa! Deszczowo widzę, że jest. Rozwinęli w tym update'cie, swoją drogą, dalej warunki pogodowe. Nie wiem do końca jak wyglądają, bo jeszcze z tym update'em się nie zaznajmiłem, bo no, jakbym teraz zmienił betę, to bym się safe mógł spieprzyć. Potem się musiałbym to chwilę zmieniać. Myślę, że się tym zajmę dopiero, jak skończymy sobie tą serię ze Sturgi, naszej pięknej. A tymczasem wy, panowie. Wy. Tutaj oczywiście bierzemy coś takiego. Rozciągamy się oczywiście. Następnie pilota w takiej formacji. Kawaleria niech broni flank. Dobrze. Fajny jest ten rozkaz, że oni mają bronić flank. Bardzo go lubię. Oj nie, to widzę, że w ogóle oni są daleko od nas. To nie, idziemy tutaj na razie. Potem ich bliżej podsunę, ale na razie niech sobie idą w tym kierunku. No i wróg ma mało tej konnicy. Chętnie sobie ich upoluje, żeby nie miał w ogóle żołnierzy. I on się, widzę, że jeszcze cofa. No to panowie wszyscy, tutaj wy z tyłu. I ja lecę za kawalerią. Występuję może pana lorda. I będzie chyba dobrze. Prawda? Myślę, że chyba na pewno będzie dobrze. Chodź kolego. Ah! Fuck, obrywałem. Niedobrze, bardzo niedobrze. Dobra, dostał ekwita. Ale w ogóle on też mi hałowano w tym samym momencie co jego. Tylko no mój hit był znacznie mądrzejszy. Mądrzejszy, mocniejszy. Mądrzejszy też był, bo... wykonałem go z większą gracją, prawda? Ten cios zawierał w sobie plan. Taki, żeby właśnie taki damage wrogu zadać. Dobrze, wrogowi, nie wrogu. Ajajaj, no polska język łatwym językiem nie jest niestety. Pamiętam, że jak się tak, wiecie, zagłębia w naukę innych języków, to się okazuje, że naprawdę polski jest... no jest trudny, kurczę. No, jest to niełatwa sprawa. Sam w sobie budowa zdań, to, że na przykład szyk nie jest jakiś taki stały, prawda? Że to różnie może być, czasem jest na początku, czasem jest na końcu, w środku to zależy od kontekstu często, prawda? Albo od właśnie znaczenia zdania. W niektórych językach to jest określone zawsze i jest to o wiele łatwiejsze, jak w tureckim na przykład, czy też w kazachskim. Chodź tutaj. Dobra, musimy ją, myślę, że zrzucić z tego kunia. Dobrze, no tarcza ją broni.
Dobrze, działajmy tak jak się da. Dobrze, też mu jej nie zniszczyłem. Bo to jest ona czy on w końcu? Kto to jest? Halo, halo, halo! Kimże jesteś? Nazgulu jeden. W ogóle na mnie pacjentkę tak po budowie ciała. Chyba to jest pacjentka. Chociaż nie, odgłos miał męski teraz. Więc on, tak, dobra, to z gościu. Chodź, 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 chodź. W ogóle możemy ich teraz tak fajnie dziabnąć. O kurde, ładny cios. No, ała, niebezpiecznie. No i ucieka ode mnie. No, teraz walmy w tych kluczników znowu fajnie. Ała, obrywałem. Fajną salwę, dobra, moi strzelcy wszyscy, tu się proszę ustawcie. Mniej więcej gdzieś tak. Piota ma być za wami o tutaj. A ja na F6 automatycznie ich ubezpieczę, to jest bardzo fajne. O, kolego, ale trolling co? Wleciał właśnie. No, przepotężny wleciał, bardzo potężny. Chodź, chodź. No chodź, że skóry, nie mi uciekasz. Ja pizgam. Dobrze, tu Turiado spadł. I teraz co oni robią? Teraz oni mają jakieś, nie wiem, rozkazy specjalne? Się wycofują? Nie wiem. Oj, 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 panowie, a wy co? A ci kusznicy co tutaj robią dalej? No coś niemądrego, z pewnością. Dobra, panowie, atakujemy, nie ma co. Ała, kawaler też atakuje. Ja się wycofuję, bo obrywałem, jestem ranny. Łucznicy stąd będą do nich strzali, a piota ma atakować. Ale w formacji zwykłej. Nie musi to być koniecznie shield, bo może być to zwykły szereg. Żeby szybciej biegli, bo trzeba ruszać do ataku, do boju. Fantastycznie. Fantastycznie. Aj, nie trafiłem. Ale troszkę ten koń nie jest zbyt zwrotny. Ciężko jest wykręcić, jak już, no, źle zaszarżuje. No, są też konie, które są wolniejsze, ale bardziej zwrotne. Z reguły na stepie właśnie były konie takie zwrotne, a z kolei na pustyni były chyba szybkie. Prawda? Czy było na odwrót? Nie pamiętam, ale jakoś tak to było zawsze. Że była ta różnica taka zasadnicza. Oj, kolego. Oj, kolego. Kolego kuszniku. No. Myślę, że nie masz szans tu przetrwać. Jeszcze kusz na blisko wyjmuje. Fajne są w ogóle te kusze, bardzo ładne. Ale mogła być ciekawsza mechanika niż ta, która jest obecnie. Mogłoby tych kusz być też więcej. Dobrze, stracił łeb. Koniec się teraz wbija w jego włócznie. Ryzykowne. A no ja myślę, że mógłbym z jakąś szarżę zrobić taką delikatną. Aj! Nie wyszło. Dobra, piota za niej biegnie. No i tych 300 chłopa szybciutko się oczywiście. Ale ładny zrobił zamach. Uszczupli. Powinno. Dobra, dostał Menaulier. A, on miał Menawlatę. Menawlatę to była taka długa chyba włócznia, prawda? Chyba tak. No i Dismembered. Ktoś stracił kończynę. Nie wiem, czy to jest jeszcze moje powiadomienie. Wydaje mi się, że on wpadł jakoś tak świeżej. Ale chyba. Nie wiem w sumie nawet. Nie, to było na pewno moje powiadomienie. No proszę Państwa, ja wam teraz serdecznie dziękuję za uwagę. Na tym sobie odcinek zakończymy. Jak się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam na Face'a, Discordzika i Twitch streama. Linki macie wszystkie podane w opisie. Trzymajcie się. Życzę wam miłego dzionka. Na razie żegnam. Jeńców nie, wciąż nie bierzemy, nie ma sensu. Łupy oczywiście zgarniamy. Trzymajcie się. Hej, hej, awe!